Teraz Adam Małysz. Ważne, żeby nie tracił dystansu do Martina Schmidta. Ma nad nim dużą przewagę, jak wiadomo, w Pucharze Świata. To dla niego przyjeżdżają kibice z Polski. No i jest Adam Małysz na rozbiegu. Dobre wyjście z progu. Ładnie leci, nienagannie technicznie. I będzie ładny skok, daleki, bliski 200 metrów. Najładniejszy skok w tej serii, na pewno. Brawo, 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 panie Adamie. Po tych zdrowotnych perturbacjach i serii antybiotyków naprawdę jestem pełen podziwu dla Adama Małysza. 197,5 metra i rzecz jasna on teraz zdecydowanie prowadzi w konkursie. Myślę, że awansuje o kilka miejsc. No, o zwycięstwie oczywiście raczej mowy być nie może, bądźmy realistami. Może jutro,